Witam Państwa serdecznie. Moim Państwa dzisiejszym gościem, kolejnym gościem jest pan Longin Rosiak, radny Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa, radny powiatowy. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. No i znowu kolejna afera w powiecie. Znaczy afera to może zbyt daleko powiedziane, ale niewątpliwie radni opozycji i przykre jest, że to właśnie radni opozycji po raz kolejny wykryli pewne nieprawidłowości. Najpierw wykrył Urząd Kontroli Skarbowej. Dokładnie. Od blisko 2 miesięcy w powiecie wałbrzyskim trwała kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej z Wrocławia. I co się okazuje? Nas radnych nikt o czymś takim nie informował. Zastanowiło nas jedno. Bodajże od miesiąca czasu pani naczelnik Wydziału Edukacji, pani Marta Warzecha, przebywa na zwolnieniu lekarskim, na L4. No zachorowała po prostu. Tak, ale to była taka dziwna choroba, ponieważ po starostwie chodziły słuchy, że no, pani naczelnik nie miała innego wyjścia, musiała zachorować, ponieważ pan starosta zamierzał zwolnić ją dyscyplinarnie z pracy. Może zasłużyła? Tutaj bym, że tak powiem, się zastanowił, ponieważ co wynikło z tej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z Wrocławia? A mianowicie wynikło, że w dotacji subwencji oświatowej na rok 2010, przypomnę Państwu, że wtedy w powiecie wałbrzyskim rządziła Platforma Obywatelska, a skarbnikiem była obecna skarbnik Wałbrzycha, pani Ewa Kusek. Okazało się, że wtedy subwencja oświatowa była zawyżona o blisko 1,5 miliona złotych. Na czym to polegało? To polegało na tym, że szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim, a mamy tych szkół, przypominam, kilka, wpisywały nierzetelne informacje o stopniu niepełnosprawności tych dzieci, w wyniku czego powiat wałbrzyski otrzymał, jak się dzisiaj okazuje, nienależne środki w wysokości blisko 1,5 miliona złotych. Dopiero w wyniku tej kontroli okazało się, że dzisiaj te środki trzeba zwrócić. W czym jest problem? Problem jest, że te środki zostały wtedy nienależnie przyznane, ale wtedy był powiat wałbrzyski duży. Dzisiaj powiat wałbrzyski jest małym powiatem i kwota 1,5 miliona złotych dla powiatu wałbrzyskiego, jeśli by należało ją zwrócić, to jest śmierć tego powiatu. Praktycznie okaże się, że wtedy nie będzie na nic. Mhm. No dobrze, i teraz trzeba będzie te pieniądze zwrócić. Jak nie mam, powiat jest w dość ciężkiej sytuacji finansowej, pewnie tych pieniędzy nie ma. Dokładnie, tych pieniędzy nie ma. I najważniejsza rzecz, o co nam radnym opozycyjnym chodzi? A mianowicie chodzi nam o to, żeby zarząd powiatu wałbrzyskiego w cudzysłowie wreszcie pokazał tak zwane jaja. Żeby nie chował głowy w piasek, żeby usiadł do rzetelnych rozmów z panem prezydentem Szełemejem, z panią skarbnik Ewą Kusek, notabene osobą, która wtedy no, nie dopilnowała tej sytuacji. Czyli zna sprawę. Dokładnie, zna sprawę, tak jak nikt chyba w mieście Wałbrzychu, żeby usiedli przy okrągłym stole do rzetelnych rozmów, żeby nie było tak do tej pory, że pan prezydent Szełemej na baczność stawiał pana starostę Pikse. Skąd pan wie? No wszyscy o tym mówią, tego nie da się ukryć. Tak było. To, co pan Szełemej chciał przeforsować, to forsował. Ja chciałbym jednego, żeby te osoby odpowiedzialne za tę sytuację usiadły przy okrągłym stole i na zasadach partnerstwa zostało wyliczone. Wy w powiecie płacicie tyle, my w mieście płacimy tyle. Bo to nie jest wina mieszkańców Głuszycy, Walimia, Boguszowa, Jedliny, Szczawna, Czarnego Boru czy Mieroszowa, że Wałbrzych odzyskał Grodzkość. Jeśli się okaże, że cały ciężar tej subwencji, którą trzeba będzie oddać, blisko 1,5 miliona złotych, spadnie na powiat wałbrzyski, to się okaże, że nie starczy na remonty dróg, na remonty chodników, na żadne inwestycje w powiecie wałbrzyskim nie starczy. No tak, ale to są takie pobożne życzenia. Pan prezydent Szełemej znany jest z asertywności. Ja nie wiem, czy dlaczego miałby wziąć na swoje barki teraz spłatę połowy tego zadłużenia, panie Longinie. No ale to jest proste. Bo dlaczego dzisiaj powiat wałbrzyski ma spłacać zadłużenie za szkoły na przykład na Ogrodowej specjalne, na Piotra Skargi? No, ludzka solidarność podpowiada, że należałoby się podzielić po połowie. My dzisiaj mieliśmy sesję Rady Powiatu Wałbrzyskiego, ta sesja była dosyć burzliwa,
gdzie wszyscy radni, jak jeden mąż, zobowiązali pana starostę i cały zarząd do tego, aby wreszcie pokazali tego przysłowiowego pazura i usiedli do rozmów z przedstawicielami miasta, aby nie dopuścić do sytuacji, gdzie cały dług spadnie na barki powiatu wałbrzyskiego. Sugeruje pan, że ówczesna pani skarbnik Ewa Kusek, czyli ta sama osoba, która dzisiaj rządzi finansami miasta, mogła o wszystkim wiedzieć? Ja nie wiem, czy wiedziała, ale jedno jest pewne. Ona była wtedy skarbnikiem i to ona była wtedy odpowiedzialna. To przez nią te wszystkie dokumenty przechodziły. Ona była tym ostatnim ogniwem, który powinien sprawdzić wszystko dokładnie i nie doprowadzić, aby taka sytuacja powstała. Ja się obawiam, że skoro wtedy tak się stało, to skoro pani Kusek dzisiaj jest skarbnikiem w Wałbrzychu, to boję się, żeby do takiej samej sytuacji nie doszło w Wałbrzychu. A wtedy to już nie będziemy mówić o 1,5 miliona złotych, ale o wielu, wielu milionach. Kto wtedy był starostą? Pan Ławski, tak? Starostą był pan Skrętkowicz Augustyn, rządziła Platforma Obywatelska. I wszędzie, gdzie się pojawiają nieprawidłowości, dziwnym trafem w Wałbrzychu, Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska. Ale mieszkańcy popierają Platformę Obywatelską, jak pan widział w trakcie ostatnich wyborów. To były inne wybory, pani redaktor. Na te wybory poszło 19% Wałbrzysza. No kto poszedł? Ja zrobiłem rozpoznanie wśród swoich znajomych. Poszli ci, którym jest dobrze. I bali się, żeby czasami nie wygrał ten, w cudzysłowie, zły PiS, to SLD. Bo wtedy przyjdą i będą chcieli swoich wprowadzić na ich miejsca. Naprawdę, proszę mi wierzyć, poszli ludzie, którzy są zadowoleni, którym żyją się dobrze. A może to wizyta ci, którym żyje się źle, też na... nie poszli wcale na te wybory. Wizyta premiera też, ja jestem przeciwnikiem takich wizyt, bo się okazuje, że przyjeżdża pan premier i co, obiecuje 150 milionów złotych i kto potem rozliczy pana premiera z tej wizyty? A poza tym, o jakiej wizycie mówimy? Pani redaktor, wizyta na starej kopalni, gdzie można było się dostać na rozmowę z premierem, pokazując specjalne zaproszenia. Ja znam sytuację, gdzie radni Wałbrzycha, nie z Platformy Obywatelskiej, tylko z dawnego SLD, ci tacy przysłowowi zdrajcy, stali pod płotem 2 godziny i czekali, aż ktoś ich wpuści na spotkanie z Tuskiem i nikt ich nie wpuścił. A potem rozżalenie wyzwaniali, że tak, jak trzeba zamykać szkoły, to nas potrzebują, a jak trzeba uścisnąć dłoń premiera, to nas nie wpuszczą. Są takie przypadki, pani redaktor. A kto rozsyłał zaproszenia spotkanie z Tuskiem? Kto rozsyłał zaproszenia? No, działacze Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie nie są w Platformie, więc nie dostali zaproszeń. 2 godziny pod bramą. Partią rządzącą jest Platforma Obywatelska, to może tym się kierowano, wręczając zaproszenia aktywowi partyjnemu. Na czym takie spotkanie polega? No, podejrzewam, myślę, że jak przyjeżdża premier, to każdy z Wałbrzyszem, który chciałby uścisnąć dłoń premiera, powinien być dopuszczony na takie spotkanie. Ale może nie było czasu, wizyta była bardzo krótka, premier miał później spotkanie w Katowicach i może to tym było podyktowane. No ale to przyjeżdża premier, mówi, dam wam 150 milionów złotych, nie wiadomo na co, na drugi dzień są wybory. No to przepraszam, no to tylko głupi uwierzy w te obietnice i zapowiedzi premiera. No dlaczego pan zakłada, że nie dostaniemy tych 150 milionów i że premier nie jest prawdomówny? Wie pani, ja za długo jestem w polityce, żeby wierzyć w takie obiecanki, cacanki dzień przed wyborami. No dobrze, ale jednak w Wałbrzychu dużo rzeczy się dzieje. Pan Szołemej jest członkiem Platformy Obywatelskiej. I mieszkańcy też to widzą, że jednak no, partia rządząca daje radę, że tak powiem. Wie pani co, w Wałbrzychu się dzieje, tylko większość mieszkańców Wałbrzycha nie wie, w jaki sposób to się dzieje. Ale może ich to nie interesuje specjalnie. No dzieje się, jest dobrze, mają drogi, mają chodniki, ścieżki rowerowe. Wydaje mi się, że każdy mieszkaniec Wałbrzycha powinien wiedzieć, w jaki sposób to się dzieje. A drodzy mieszkańcy Wałbrzycha, to wszystko dzieje się na kredyt. To nie są żadne pieniądze z Unii Europejskiej, jak przedstawiają rządzący. Każdy z nas, ja, pani, dzisiaj bym poszedł do banku, wziąłbym sobie 1 000 000 złotych kredytu, wybudował dom, kupił dobry samochód, tylko ten 1 000 000 to później ja bym spłacał i moje dzieci. A wie pani, jaką zasadę stosuje pan prezydent Roman Szołemej? On bierze kredyty. On przez 3 lata zadłużył Wałbrzych o 300 milionów złotych. Prawie 300 milionów złotych. Ale on wie, że on odejdzie, nie wiem, jutro, za rok, za pół roku, za 4 lata i on tych pieniędzy nie będzie spłacał. I te pieniądze, te kredyty, konsumpcyjne kredyty, będą spłacały nasze dzieci i nasze wnuki. No dobrze, ale będą ronda, będzie aquapark, będzie stara kopalnia, będzie fajnie. Ja pytam się, komu jest potrzebna stara kopalnia?
komu potrzebne te dwa ronda na Wysockiego, komu potrzebny jest plac magistracki, komu potrzebne są toalety, no żeby było dwie ładnie, za 800 tysięcy złotych. Tylko że jak się buduje za swoje, wszyscy przyklaskujemy, nie ma problemu. Ale jak się bierze na przykład 100 milionów kredytu i przez 20 lat trzeba oddać 20 milionów więcej kredytu, to ktoś powinien spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, że to nie jest tak, jak pan prezydent Szełemej przedstawia różowo. A poza tym, proszę mi wierzyć, mówiło się o projekcie Filharmonii. Ten projekt kosztował 5 milionów złotych, sam projekt. Tak. Jakimś dziwnym trafem od pół roku, nie mówi się już o tym, że w Wałbrzychu powstanie Filharmonia, ale 5 milionów złotych kredytu na projekt zostało wydane. Ja pytam się pana prezydenta Szełemeja, jak ja go za pół roku spytam, panie prezydencie, co jest z tym projektem? Się okaże, że za rok ten projekt będzie nieważny i pójdzie do kosza. To co wtedy? Za 5 milionów złotych moglibyśmy zrobić kupę pożytecznych rzeczy w Wałbrzychu. Ja żałuję jednego, że pan prezydent nie słucha ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Pan prezydent w Wałbrzychu, w jaki sposób, to tylko on wie, podporządkował sobie grupę 17 radnych, którzy nie pytają, co, jak, gdzie, dlaczego. To radni tylko, nie są autonomiczni w swoich wyborach? Pewnie, że nie są. Ja myślę, że następne spotkanie, nie wiem, jak przyjdę do pani, to ja przedstawię mieszkańcom Wałbrzycha, kto, co i za ile z tych radnych głosuje tak, jak chce prezydent Szełemej. Bo proszę mi wierzyć, większość z tych radnych za coś, za synekurę, którą dostała od prezydenta Szełemeja, głosuje tak, jak on chce. Ma pan taką, że tak to ujmę, rozpiskę? Mam rozpiskę i większość z tych radnych, praktycznie cała siedemnastka, to nie jest tak, że oni popierają w czambuł to, co pan prezydent Szełemej robi. Oni za coś to wszystko robią. Bo jakby pani mąż nie pracował, pani zostaje radnym i nagle potrzebuje pracy w Wałbrzychu i się okazuje, że tą pracę może dać tylko prezydent Wałbrzycha, to co pani by robiła? Jak pani syn na przykład od 3 lat by szukał pracy i się okazuje, że jak pani nie była radną, nie ma szans na tą pracę, a jak pani zostaje radną, to nagle syn dostaje fajną robotę i dopóki pani jest radną, to tą robotę ten syn ma, to jakby pani głosowała? Pani by się postawiła prezydentowi Szełemajowi? No ja bym się postawiła. Pani by się postawiła, ale większość z tych 17 radnych się nie postawi. Bo jak to jest możliwe, że asystentka stomatologa jest zarządcą Leszka Orpla w wodociągach? No z całym szacunkiem, asystentka stomatologa, zastępcą Orpla w wodociągach z dietą powiedzmy około 2000 zł. Ja to przed wyborami pokażę wszystkim Wałbrzyszanom, za co ci radni tak naprawdę są zakochani w prezydencie Szełemeju. Dobrze, a pan buduje listy? Ja obiecałem pani rok temu, jak tutaj byłem u pani, gdzie Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa w wyborach do powiatu osiągnęła drugi wynik. Co się okazuje dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy pierwszym klubem w powiecie, ponieważ ten klub, który się nazywał Nasz Powiat, praktycznie się rozpadł. Pokłócili się wszyscy między sobą. No tak, to prawda. Dzisiaj WWS jest największym klubem. I ja pani obiecuję jedno. My staniemy do walki z prezydentem Szełemejem o urząd prezydenta. Ale ja mogę pani obiecać i Wałbrzyszanom, że Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa będzie miała największy klub radnych. Radnych, którzy nie sprzedadzą się za tak zwane synekury. Skąd pan to wie? Bo już dzisiaj praktycznie mam w 90% zapełnione listy WWS-u kandydatów na radnych. I wie pani, co jest moim marzeniem? Moim marzeniem jest, żeby prezydent Szełemej w Radzie Miasta miał prawdziwą opozycję. Taką, którą nie może kupić. Żeby pan prezydent Szełemej, jeśli wystartuje, wiadomo, dzisiaj ma największe szanse, bo ma pieniądze, bo pomaga mu Platforma Obywatelska, ale moim marzeniem jest, żeby przewodniczącą Rady Wałbrzycha była Alicja Rosiak, wie pani? I wtedy każda złotówka, która jest wydawana w Wałbrzychu, będzie oglądana 2 razy. Nie tak, jak jest do tej pory. Ale z całym szacunkiem dla pana, przecież pan równie dobrze wie jak ja, że wielu z radnych, których pan wprowadził do Rady, opuściło pana, że tak powiem. Znaczy opuściło. No opuściło. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Katarzyna Mrzygłocka, ale dzisiaj jestem już nauczony i mogę pani dać słowo i mieszkańcom Wałbrzycha też mogę dać słowo, że na listach WWS-u nie znajdą się osoby, które później
jak dostaną zaproszenie od pana prezydenta Szełemeje na tak zwaną kawę, bo to tak się nazywa, to pójdą na tą kawę. Naprawdę, proszę mi wierzyć. W powiecie... A co się tam dzieje na kawie? Dalej się trzymam. Na kawie co się dzieje? Tak. No, no to ma pani przykład. Miała tu pani kiedyś panią żołnieruk Beatę przed wyborem starosty, która na kawę poszła do szpitala, na dyżur, do pana... Mówiła mi, że matka miała chorą, prezydenta Szełemeje. Nie, nie miała wcale matki chorej. No tak mówiła. Poszła, bo pan prezydent Szełemeje zaprosił na kawę. Przy okazji, kawę się w szpitalu pije, tak? Na dyżurze. Aha. To jest tak zwana kawa. Tak. A co na tej kawie się rozmawia? To są nocne dyżury, rozumiem, żeby nie zasnąć, pije się kawę, tak? A ja nawet nie wiem, przyznam się pani szczerze, czy to było w nocy, wieczorem, czy w dzień. Ale to się tak nazywa, tak zwane zaproszenie na kawę. No i co z tą żołnierką? No i była u prezydenta Szełemeja, zagłosowała tak, jak chciał pan Szełemej. I co się okazało? Po pół roku przyszła tu do pani do telewizji i powiedziała, że żałuje, że poszła na tą kawę, mogła nie iść i wtedy byłoby inaczej, normalnie. Powiat by wałbrzyski inaczej funkcjonował. I nikt by jej nie zarzucał, że chciała załatwiać swoje partykularne interesy. No dobrze, ja oczywiście będę się przyglądać tej ekipie, którą pan umieszcza na swoich listach. Nie na swoich listach, na listach wałbrzyskiej wspólnoty samorządowej. Przepraszam za to przejęzyczenie. Jedyna opozycja w Wałbrzychu, która może wygrać z Platformą Obywatelską. I proszę mi wierzyć, niech się Platforma nie cieszy, że dwa dni temu czy trzy dni wygrała wybory do Europarlamentu. Te wybory za pół roku to będą całkiem inne wybory. Tutaj będzie się głosować na człowieka, a nie na partię. Panie Longinie, dziękuję bardzo panu za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Longin Rosiak, radny powiatu wałbrzyskiego, Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa, był moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.